Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Dawno w Fortnite'a nie graliśmy, no ale czas powrócić. Dzisiaj na mapie zauważyłem z nowości, nie czytałem w ogóle patch note'ów i nie oglądałem tego na YouTubie za bardzo, ale zobaczyłem tutaj jakąś taką dziwną kostkę, właśnie o nią chodzi tutaj, na środku mapy i strzelając w nią, raz mnie goś zabił, no i dobra, zauważyłem mniej więcej jak to działa. No i później ja zacząłem strzelać, nie? I rozwalając tą kostkę udało mi się zdjąć trzech gości naraz, więc ta kostka jest jakaś mega OP. Wystarczy tylko w nią strzelać i ona wszystkich z niej wyrzuca. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale sobie ją pewnie tutaj odwiedzimy. Na początku lecimy sobie tutaj na te gniazdko, jak to się dokładnie nazywało, golfowe gniazdko. Spróbujemy jakąś giwerę podnieść, może kogoś sobie zestrzelić, a później pobawimy się tą kosteczką. Miejmy nadzieję, że uda mi się jakiś mecz wygrać, może nam się poszczęści. Ostatnio na mnie bardzo ten Fortnite siedział, jeżeli chodzi o gierki. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Skilla mi nic nie przybyło, bo nie grałem w to w ogóle. Chociaż troszkę widziałem tego na live z Paxa, bo jakiś Pax jest teraz tournament rozgrywany, ale ogólnie nie wiem co tam się działo, dzieje, co nowego tutaj jest i na co trzeba uważać. Dobrego, gość mocno obity. No i mamy pierwszego fraga, więc... O! Mamy kolejnego wariacika. Też się wybuduje, gość ma pompę. Nie, on ma jakąś maszynówkę. Co jest grane? Dajmy sobie tutaj shielda trochę. Te troszkę leczenia, jeden bandażyk. Ammo za dużo nie, mam 24 amunicji tylko. Dobra, gość miał jakiś automat, ale udało się go zmontować. Był problem, ludzie, był duży problem. No ale widzicie, w Fortnite, nawet jak nie umiecie budować, a aimowo nie zawodzicie tutaj, to możecie naprawdę kliknąć tych gości. Mimo tego, że gość miał lepszą giwerę, ale słabiej strzelał ode mnie, no to zginął. Więc mamy dwa fragi na przywitanie. Ten frag drugi był na mega dużym farcie. No ale udało się. Gra bez farta, wiecie ile jest warta. Więc czasami trzeba tutaj liczyć na szczęście. Dobra, 50 kewika mamy, to jest kolejna 50, więc się powoli załadujemy. Czy gość miał tutaj coś ciekawego? Nie, on miał tylko digielki, więc to jest nie, to mnie nie interesuje, to sobie. Dobra, wezmę, myślałem, że tam jakiś koleś biegnie. 150 drewna i snajpera do wzięcia, jest sztucer do zawinięcia. Tak, 150? 150, więc 150 drewna musimy uzbierać, bo ten sztucerek to chętnie bym sobie przyjął, bo tym sztucerkiem, z tego co wiem, najlepiej mi się gra ze wszystkich broni właśnie w Fortnite. Dobra, to bierzemy, to bierzemy. Ta kula, ta kostka na środku, tak wydaje mi się, że jest mega OP, jeżeli się w niej strzelamy i mamy trochę więcej amunicji, więc muszę wam to dzisiaj pokazać, żeby nie wiadomo co, muszę wam dzisiaj tą kosteczkę pokazać i też może chciałbym tam kogoś rozwalić, to wam pokażę jak się z tego fraguje, jeżeli jeszcze nie widzieliście, chociaż pewnie na YouTubie już to milion ludzi pokazywało, no ale trzech gości zmontowałem strzelając to. Więc to jest naprawdę OP i naprawdę mega mocne. Bo to tak wyrzuca do góry, tak mega mocno wyrzuca do góry i wszystkich zabija dookoła. Tam jest skrzynka, to sobie za chwilę wezmę. Zbieram tego drewna trochę, 150 drewna uzbierać. Bo ten sztucerek bym chętnie sobie przyjął tutaj do naszej, jakby do naszego ekwipunku. Dobra, to rozbijamy, otwieramy skrzyneczkę i co tu mamy? Minigana, minigun to mnie nie interesuje, ale jest drewno. Chociaż jak mam slucika, to mogę na razie wziąć za ten pistolet na przykład. Minigun będzie potrzebny nam... O właśnie, z minigana możemy brać w ten. Z minigana możemy, ludzie, strzelać w tą kostkę. Ta kostka szybko się wtedy będzie rozbijała i dzięki temu pewnie będziemy mogli szybko tam to rozbijać. Dobra, to bierzemy tutaj, to ładujemy i tam wszystkie będzie wyrzucało. Do tego zapakuję sobie bandaże na start. Do 75 powinno nam się odnowić, dokładnie tak. Co my mamy tutaj w garażu? Może jakiś wózek golfowy, żeby szybciej dojechać? Bo za niedługo tutaj będzie leciała strefa, ale ta strefa też nie jest tak nie wiadomo jak daleko. Więc powinno być w miarę tutaj spoko, nie powinniśmy się tak za bardzo bać tego wszystkiego. Dobra, idziemy po naszą... po naszą giwerę, to drzewo sobie rozwalę. Pyk, 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 pyk. Możemy tutaj do końca rozwalać, bo co mieliśmy wybić, to chyba wybiliśmy tutaj na starcie. 31 graczy jeszcze zostało, więc mega szybko się tutaj kolesie powybijali. To rozbijamy, to rozbijamy. Materiału, wiecie, nigdy nie za mało. To mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje, gdzie to jest ten drugi automat? Chyba tutaj był.
O, tam jest ten. Tam jest jeszcze jeden kewik, to sobie go przyjmę. Sztucerek bierzemy sobie za ten automacik. Dobra, pyk. Chociaż nie wiem, czy nie wolę tego automatu od tej M-ki bardziej. To sobie wezmę. Wezmę sobie chyba od tej M-ki. Chyba wolę ten automat. Chyba on będzie lepszy. Bo ja się przeważnie w Fortnite strzelam na blisko. No daleko mi się nie zdarza, chociaż czasami się pojawi tutaj taka okazja do strzelania. Tam coś jeszcze mamy do podniesienia. Nie wiem, czy to nie jest automat lepszy. Pompa oczywiście biorę za te bandaże. Tam jest Tommy Gun. Tommy Gun, czy ja go chcę? Zielony jest, no to wezmę. Póki co, bo zielony chyba Tommy Gunik jest mocniejszy, to rozbijamy. No i idziemy do strefy, bo nasze życie tutaj nam ucieka. Dobra, biegniemy gdzieś w kierunku tego czegoś, w kierunku tej wyrwy, bo gdzieś tam jest ta kostka. Tam jest znacznik, a to jest mój znacznik, dobra, bo już myślałem, że coś dalej ciekawego, nowego się pojawiło na mapie. A to jednak jest ta kostka. Ta kostka to też była jakaś tajemnica ciekawa z tym, nie? Że ona się gdzieś przesuwała co ileś godzin, że się jakoś dziwnie pojawiała. I wraz z tą kostką też wróciło właśnie kilka elementów, które porwała wyrwa. Jak widzicie, niebo też mamy już czyste tutaj w Fortnite. Już nie ma niczego popękanego i wszystko wróciło do normy. O, tutaj mamy pomidorka na pomidorowym przysiłku. Właśnie o te powroty mi tutaj chodziło. No i jak widzimy, możemy zauważyć, wszystko się zgadza na miejscu. Nawet sobie tam podejdziemy troszkę pod to. Powiem tak, znawcą Fortnite jakimś większym nie jestem. No ale tak troszkę się interesuję tą gierką. Czasami lubię sobie kliknąć w to. No i właśnie mniej więcej orientuję się, co nowego tak zostaje dodane, ale też próbuję sam odkrywać wiele rzeczy. Dobra, tutaj ktoś był. Tutaj naprawdę jakieś były niezłe wybuchy robione. Dobra, podejdźmy sobie tutaj, z tego launchpada skorzystamy. Hop, odpalamy tutaj spadochronik. Złapiemy, złapiemy, nie złapaliśmy tej góry. Ale gość jest nade mną. Okej, może spadnie tutaj. Widziałem tam gościa nade mną. Na 100% jest typ, pod którego nie chciałbym się też wystawiać za bardzo. On jest tutaj na górze. Na 100% jest tutaj na górze. Ja bym chciał iść do strefy, bo wiem, że mogę mieć problem z kliknięciem jego. Jabłka sobie zjemy, żeby życie odnowić. Po 5 HP, ale zawsze to coś. Mam nadzieję, że tutaj mnie ktoś nie przehaczy zaraz, nie zdejmie, bo to miłe by nie było. Jest kolejne jabłko, 95 życia. Ktoś strzela z jakiejś snajperki, chyba za tej górki. Nie są to chyba strzały też do mnie, bo bym słyszał świst jakiś. On się chyba strzela z tym drugim typem tutaj na górce. Dobra, dwa fragi mamy na start. Dwa fragi, które zdobyliśmy na starcie, mamy tutaj zapakowane. Ale to jest mało. To jest naprawdę mało. I trzeba się udać do kolejnej strefy. Ja gram tutaj na spokojnie, ludzie. Ode mnie się takich agresywnych gierek w Fortnite nie spodziewajcie. Ja wolę, tutaj preferuję ten styl gry z PUBG'a, więc to jest taki dużo spokojniejszy. No ale skuteczniejszy mi się wydaje, jeżeli chodzi o wyniki. No i dobra, idziemy teraz tutaj do tej wyrwy. I za tą wyrwą, z tego co wiem, jest ta nasza kosteczka. I z tej kostki chciałbym sobie skorzystać, mimo tego, że właśnie z racji tego, że mam tego minigana, to czuję, że on by fajnie w niej działał, bo szybko by się rozbijała i tych ziomeczków by nam tutaj rozwalała na boki. Ta kostka tak mega mocno wyrzuca tych kolesi, no i ich zabija. No i tam możemy właśnie sobie fragować troszkę. Dobra, tutaj czysto się wydaje, nic takiego za bardzo nie ma. Mamy jeszcze dwa kewiki, więc to też nam się przyda. Dobra, tutaj czysto. Przechodzimy przez tą ściankę. O Jezu, patrzcie. To jest znak przewrócony. Nie wiem, czy coś się tutaj zmieni. Tak rozglądam, bo strasznie zwiedzam mapę. Cały czas chcę właśnie obczaić, czy coś nowego jest. Ale póki co, oprócz tej kostki, to ja chyba to tutaj nic na razie nie widziałem. Wiem, że też chyba wróciła ta wyrzutnia rakiet, ta, co możemy nią sterować. Tylko nie wiem, czy to tego już nie wycofali. I na razie jeszcze tutaj sobie czajmy. Tam słychać jakieś strzały, za mapą. Strasznie cicho tą gierkę mam, muszę ją podgłośnić delikatnie. Pyk, wy ją pewnie słyszycie normalnie, ja tutaj mam troszkę ciszej to dane. To biorę tutaj, tu mamy skrzyneczkę. Jest snajpera jakaś, ale tej snajperki to ja nie chcę. Właśnie, tu snajperkę chcę tutaj mieć pod ręką.
ten nasz sztucerek. Tutaj budujemy sobie schody. To rozbijamy, tak, dobra. To jest złota skrzyneczka. Jest famasik, a co to jest to? Szczelina na wynos. Jeżeli to są te szczelinki, co tam były, spróbujmy tego użyć. O panie, jak to kozacko wygląda. Dobra, możemy teraz sobie w każdym momencie wyskoczyć ze szczeliny. Gdzie ta kostka jest? Tutaj jest ta kostka. O Jezu, ktoś do nas strzela. Więc musimy się ulatniać. Dobra, do tej kostki na razie nie podejdziemy, bo ona nie jest w strefie. No, chociaż tutaj jest też ten teren kostki. Co tu się dzieje? To jest mniejsza grawitacja, z tego co wiem, ale... Czy możemy tutaj to rozbić jakoś? Jezu, ludzie, ile to jest tajemniczych takich nowych znaków na tej mapie, których w ogóle nie czaję, nie? Patrzcie, to mnie tak jakby coś cały czas obijało, przypalało. Życia mi to nie zabiera, ale coś się ze mną tutaj w środku działo. Więc nie wiem, czy tutaj mogę długo stać w tej strefie. Wydaje mi się, że stąd trzeba będzie się szybciej ulatniać, nie? Bo nam życie zacznie uciekać. To tak mniej więcej wygląda. Więc z tego trzeba wychodzić i wracać. Dobra, jak skoczymy na te opony, to wyżej wyskoczymy, czy nie? O panie, jak wysoko jesteśmy. Dobra, sztucer. Gościa nie trafiłem. Okej, okay, akcja izolacja, ulatnianie. Gość jest nade mną. Nade mną jest typ. Okej. O fuck, gość miał lepszą pozycję. Lepiej do mnie strzelał, był dużo lepszym graczem. Ale również mi nie dał rady w tym momencie. Szczęście amatora mi tutaj dopisało. No i dobra, ładujemy się w HP. O panie, widzieliście jaka epicka akcja? No wiem, że ja w Fortnite'a dobry nie jestem, ale jeżeli chodzi o strzelanie, no to i mowo potrafię wyklikać. No i kolejny gość tutaj przekonał właśnie co ja potrafię tutaj w tej gierce zrobić. Tej broni nie chcę, MK niebieską sobie chętnie przyjmę, ognisko sobie przyjmę, duże kewiki też sobie przyjmę, bo można chyba 4 mieć teraz, a jednak nie można. No to zostajemy przy tych dwóch. No i też może mogę... O Jezu, dobra, budujemy się, budujemy się, budujemy się, bo objeżdżają. Zrobimy tutaj coś takiego. Pyk. No i gość był teraz lepszy, ale i tak dużo udało nam się w tym meczu zrobić. 7 miejsce mamy aktualnie, 8 miejsce i 3 fragi. Dobra, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Wylądujemy koło tej kostki, spróbuję wam tą kostkę jeszcze pokazać. No i okej, jesteśmy w kolejnej gierce, tutaj leci trochę ludzi z nami, ale chciałbym wylądować bliżej tej kostki, żeby wam pokazać jak to działa. No ale może być mały problem. Patrzcie, tu już gość jeden luci, więc ja stamtąd się ulatniam. Gość ma pompę i pewnie się za mną tutaj puści zaraz i mnie rozwali. Czego się spodziewam, dobra, tutaj nic nie ma, tu jest pompka. Okej, okay, z tą pompą też będzie można poszaleć. Dobra, jeden gość zmontowany, był problem. Z problemami, ale się udało, życia nie mam za bardzo, dobra, są bandaże. Więc pyk, akcja leczonko, dobra, jeden frag jest. Nie jest to gierka za zero, dzisiaj powiem wam, że te gierki za zero się nie zdarzają za bardzo. O fuck, są nade'y jakieś. To jest mega spoko opcją, ale... O, granatów to ja się trochę boję. Raz dostał, ale mnie zmontował. Dobra ludzie, jednak te gierki nie wychodzą. Tą kostkę, no, chciałem wam pokazać, ale gdzieś nie mogę na nią trafić. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, nie zapominajcie o dzwonku powiadomień. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam.